Dzień dobry, my już z Praszką powoli się żegnamy. Nasza akcja 70-lecie Radia Opole i Nowej Trybuny Opolskiej tutaj właśnie w Praszce na rynku dobiega końca. No dzisiaj było wiele ciekawych rzeczy, bo było i o straszeniu w Strojcu i było też o ptactwie, jakie można spotkać tutaj w Praszce, ale było też smacznie, bo panie z koła gospodyń wiejskich z Kowali no, powiedziały, co potrafią gotować. Mówiliśmy też o bardzo bogatym programie Dni Praszki, które już odbędą się za 2 tygodnie. Przybliżyliśmy także historię Gany, która jest jedną z nielicznych miejscowości w gminie Praszka, która może się pochwalić własną monografią, a także była mowa o cechu szewców, którzy niegdyś w Praszce występowali bardzo licznie. Dziękujemy za miłe przyjęcie, dziękujemy za wszystko. Żegnają się z Państwem Monika Matuszkiewicz z Radia Opole i Milena Zatylna z NTO. Do zobaczenia.